kibice to jest niesamowita grupa ludzi, którzy są właśnie, kochają swój klub, swój region, swoje miasto i mają potrzebę i bardzo chcą i palą się do pracy na rzecz właśnie czy to swojego klubu, czy nawet regionu, czy miasta, czy teraz, jak pokazuje sytuacja z pandemią Polski. Jest pan z Wrocławia, więc zakładam, że no był pan skazany na Śląsk Wrocław w swoim życiu. Był tylko Śląsk tak naprawdę. No, był jeszcze oczywiście Polar Wrocław, ale to klub zakładowy, też inna jakby historia, więc to musiał być Śląsk. Jak zaczęła się akcja Kibice Razem? Jakby możemy mówić o dwóch fazach, projektowej i programowej, ale przede wszystkim musimy wymienić osobę doktora Dariusza Łapińskiego, bo to on jest ojcem jakby całej idei. Była potrzeba pracy, współpracy z kibicami i Darek Łapiński przyszedł po prostu z gotowym projektem, pokazał, że możemy to zrobić w ten sposób. Projekt jakby dało się zaszczepić wśród władzy Rzeczpospolitej i wśród samorządów, głównie dzięki temu, że mieliśmy w Polsce Euro 2012 i właśnie między innymi Gdańsk, Wrocław były miastami, w których były rozgrywane mecze. Darek Łapiński zadzwonił do mnie, ale zadzwonił też do innych osób. Została przeprowadzona rekrutacja, no i tym sposobem ja znalazłem się w PZPN. Też pewnie to było pokłosiem tamtych poprzednich lat kibicowskich, trzeba było zdobyć zaufanie. Cały program, proszę zwrócić uwagę, no, kto tu się spotyka? Stowarzyszenia Kibiców, samorządy, Ministerstwo Sportu i Polski Związek Piłki Nożnej. No co najmniej kilka tutaj relacji jest takich, które jeszcze jakiś czas temu byśmy na nie spojrzeli taki z pewnym niepokojem, no bo jak z kibicami współpracować może samorząd, jak może Ministerstwo Sportu współpracować z kibicami, to wtedy to mógł się wydawać pomysł naprawdę karkołomny, ale jak pokazało te 10 lat, wszyscy są cali, zdrowi i mają się dobrze i jeszcze żadna ze stron nie stwierdziła, że ona odchodzi, wypisuje się z tego projektu, który teraz jest programem ministerialnym od 2016 roku. Co należy do pana obecnych obowiązków? W tej chwili razem z Darkiem Łapińskim pracujemy we dwójkę, a program Kibice Razem to nie jest jedyny, to nie są nasze jedyne obowiązki. Dużo rzeczy staramy się jakby automatyzować, żeby sobie tą pracę jak najbardziej usprawnić. Ale też wiemy, że przez to być może gdzieś w niektórych momentach program jakby traci na tym. Staramy się zawsze dać z siebie wszystko. Efekt jest taki, na jaki nam pozwalają nasze zasoby. A jaka jest akcja wolontaryjna w czasach, kiedy było to robione jakby ze Śląska Wrocław, z której jest pan najbardziej dumny? Między innymi było to Nakręć się na Śląsk. To była tak zbiórka nakrętek. Wtedy potrzebowaliśmy wolontariuszy, którzy zbierali od ludzi te nakrętki pod stadionem, zbierali te nakrętki w siedzibie naszewskiej, zawozili je później do centrum, a wszystkie te nakrętki później sprzedawaliśmy na rzecz hospicjum dla dzieci we Wrocławiu. Wiadomo, że mówimy o wolontariacie, więc nie ma tutaj punktów, czy mistrzostwa, czy europejskich pucharów, ale czy można mówić w kontekście akcji Kibice Razem o rywalizacji między poszczególnymi klubami? Każdy chce być jakby lepszy od tego swojego, powiedzmy, rywala, przeciwnika. Wiadomo, że jak zrobi coś Śląsk-Wrocław, to Lech Poznań chce to zrobić lepiej, albo odwrotnie. Tak samo się dzieje na Pomorzu. To tak działa, to faktycznie tak działa, że skoro ktoś jeden coś zaczął, to ten drugi chce to zrobić, uważa, że to zrobi lepiej. Czyli bardziej brakuje ludzi, czy bardziej brakuje jeszcze funduszy? Oczywiście każda forma pomocy jest jakby pomaga na rozwój dodatkowy, czy to dodatkowe fundusze, które można rozdzielić na ośrodki, czy to też dodatkowa osoba, która wspomogłaby naszą pracę jako koordynatora centralnego programu. Więc no, żadną pomocą na pewno nie pogardzimy. Czego życzyć organizacji na najbliższe miesiące, lata?
Ja bym chciał przede wszystkim, żebyśmy w końcu wyszli z domów i mogli działać na szerszym froncie. Wszyscy zdrowi przede wszystkim, więc chyba życzmy sobie zdrowia. A jeżeli będziemy mieli zdrowie, to całą resztę sobie jakoś popniemy do przodu sami.